Kupiłem do renowacji piękny wzmacniacz Sony, dokładnie Amplituner, i widzę, że sprzedawca postarał się zapakować mi tę paczkę. Nawet oznaczył. Zobaczymy, w jakim stanie będzie urządzenie. Następny pakowacz, który zasługuje na premię. No i to jest to Sony. Wyjmę, wam je to pokażę. Kupiłem to do renowacji. Typowe dolegliwości, nie działa loudness, z powodu przełącznika podejrzewam, jakiś problem z głośnikami, na pewno z gałkami będzie problem, nie podoba mi się, że tutaj jest wolum. Jestem przyzwyczajony zawsze ze prawego skraju, ale dobra, to mamy strojenie, bardzo ładny, raczej zadbany egzemplarz. Na tylnej ściance mamy taki zestaw przyłączy. To jest takie retro, że najlepiej to po prostu wymienić. Zwłaszcza, że te już są troszeczkę powyrabiane od niewłaściwych śrubokrętów. Przyjrzyjcie się, proszę. Takie coś, no, nie wygląda zbyt estetycznie. Dlatego dobrze jest takie coś wymienić na typowe gniazda. Mogą być WBT albo coś, chociaż WBT dla tego sprzętu są przerostem formy nad treścią, to jest tylko 15-watowy amplituner. Chyba więcej napięć mamy tutaj. 220, 240. Znowu mi ten telefon nie ostrzy. No. O, widać. Warto przełączyć go na 240. Bezpieczniki. Jakaś klapka, która jej przeznaczenia nie znam. Tabliczka znamionowa. Czy ten telefon nie może sobie autofokusem ostrzyć? I jeszcze jeden bok. Tak wygląda nam tutaj pokrywa górna. To jest do lakierowania, do renowacji. Także cały wzmacniacz dookoła obejrzeliśmy. Zobaczmy jeszcze płytę dolną. I tak to wygląda od dołu w momencie przyjęcia do serwisu. Trzeba to polakierować. Troszeczkę uzupełniać te ubytki, bo mamy początek grudnia i śnieg spadł. Dziś jest 3 grudnia i opady śniegu dosyć obfite były. Ciężko się wracało z pracy. Dobra, do kartonika i za chwilę zobaczycie mnie, jak rozbieram i naprawiam, czy robię renowację tego urządzenia. Zanim nie przejdę do renowacji, tam widać mnie w odbiciu, ale zanim nie przejdę do renowacji, powiem wam jedną rzecz. To jest radioodbiornik. Nie amplituner, tylko radioodbiornik. FMAM Receiver. Solid state, czyli półprzewodnikowy. Ok, zacznijmy to rozbierać. Przygotowałem sobie wydruki ze schematami. Przygotowałem sobie urządzenie do rozbrania. Gdybym mówił niewyraźnie, to wybaczcie mi, ponieważ jeszcze działa znieczulenie, bo byłem u stomatologa. Umocuję na statywie aparat i zaczniemy rozebieranie urządzenia do przeglądu. Chociaż może zobaczymy, jak ono się zachowuje po włączeniu do sieci. Na razie bez obciążenia. Załączamy sobie bezpiecznik. Ale nie zapaliła się tam żaróweczka, która jest zabezpieczeniem. Sprawdźmy sobie napięcie na wyjściu. Jeden kanał. Zobaczmy drugi kanał. Nie jest strasznie. Zobaczmy na tych dolnych zaciskach. No, dolne zaciski też są włączone? Nie, nie są włączone, bo miernik mi... Dlatego nie lubię takiego miernika. Zobaczmy, co Fluke powie. Lekko nam napięcie pływa. Na drugim kanale także. Na dolnych zaciskach nie mamy napięcia, bo jest wyłączony głośnik. Mamy przełącznik przecież AB, tak? Zobaczmy teraz na B. To samo, co było w poprzednim przypadku. I teraz nie mamy napięcia na tych górnych. Dobrze. Widzicie? Tak, miernik jest nieco lepszy niż ten z automatyczną zmianą zakresu, bo to głupoty pokazuje czasami. Nie lubię takich zacisków,
bo gołych przewodów nie można przykręcić. Najlepsze by były do wtyczek bananowych, prawda? Prawdopodobnie je wymienię. Zastanowię się jeszcze nad tym, zobaczymy, jakie będą koszty. A propos kosztów, ktoś mi powiedział, że nie opłaca się renowacji takich starych urządzeń. Mogę przyznać mu rację, że to urządzenie nie jest wybitne. Jest podstawowe w katalogu, ale ładnie wygląda. I po renowacji może być warte z 500 zł. W związku z kalendarzem festiwali bluesowych. Coś tam gra? Bogdan Topolski i kilku innych szefów działa. Imprez bluesowych w kraju prowadzą już rozmowy z tymi wykonawcami. Ale trzaska. Chris Thatchers ze Stanów Zjednoczonych. Ma 27 lat. Przełącznik jest do zrobienia. Znowu jakiś SMS? Stacją grupy Mountain. Tak, przełącznik jest do zrobienia. Zapomniałem, że przecież nie można prezentować muzyki na kanale, dopóki się nie ma praw autorskich do tego. Tak zaczęli fajnie grać i się zdziwiłem. 109, więc radio może być troszeczkę odstrojone. 109, albo przesunięty ten wskaźnik. Tutaj mamy radio. Prawdopodobnie S 93,4 94,6 mamy trójkę chyba. Ten hałas, który teraz słyszycie, to młodzież spacerująca ulicą z głośnikiem Bluetooth. To ja opowiadałem o fenomenie raczenia wszystkich dookoła swoją ulubioną muzyką przy okazji Grundiga R550. To chyba jest RMF 96.4. Tutaj nie pamiętam, co mamy za radiostację. I radyjko, które jest w każdym domu. 168. Tych wszystkich, którzy w niego wierzą i mu ufają, ale i po to. Urządzenie nie ma żadnych śrubek z boku. Nie ma też co rozbierać z tyłu. Generalnie musimy. O, tu jest jakaś wskaza. Generalnie musimy rozebrać to od dołu i wyciągnąć z tego drewnianego pudełka, które też jest do renowacji. Słuchajcie, musicie sobie zdawać sprawę z tego, że praca z napięciem jest niebezpieczna. Dlatego przed rozebraniem takiego urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilania sieciowego. Wtyczka zasilania sieciowego leży sobie z boku i czeka na swoją chwilę, a ja biorę się za odkręcenie dolnego panelu. Zobaczmy, co nam mówi instrukcja. Że są tu jakieś śrubki i nóżki w sumie raczej nie będą brały udziału w przytwierdzaniu chassis. Subchassis. I tutaj już mamy rozbieranie wnętrza odbiornika. Dobrze, czyli nóżki na razie nie odkręcamy, odkręcamy panel główny. Widzę, że trochę wyrobione są te śruby. Przydałoby się załatwić nowe. Zobaczymy, na ile będzie opłacalne to. I wracając do napięcia, należy odłączyć odbiornik od sieci przed rozbiórką, ponieważ w trakcie demontażu możecie dotknąć się przypadkowo włącznika sieciowego i nie wiem, narazić się na utratę zdrowia lub życia. Dlatego, jeżeli chcecie mnie naśladować, powinniście zapoznać się z zasadami pracy z prądem elektrycznym. Oczywiście można przeczytać książkę
na egzamin sepowski, tak zwany sepowski, po to, żeby wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy i tak dalej. Ciągle o tym trąbię, a dlaczego? Opowiem wam zdarzenie. W roku 95 zatrudniłem się w firmie, która robi asfalt i beton budowlany. Było to w Żabnie, w Wielkopolsce. I oczywiście wiadomo, przychodzi człowiek do pracy młody, no to ja miałem wtedy 20 lat. No to trzeba go przeszkolić. Dobra, tutaj nic nam się nie porysuje, chyba że... Dobrze. A jak go przeszkolimy, to musi podpisać odpowiedni dokument. I tak też stało się w moim przypadku. Tylko że szkolenie moje było na takiej zasadzie. Chodzisz na kursy, do 1 kV chodzę. Mówili ci o bezpieczeństwie pracy, mówili. To podpisz mi tutaj. I to było moje całe szkolenie. I tak w okolicach listopada zaczęło mrozić. Robiliśmy jakiś beton dla klienta na zamówienie. Przerwę na chwilę opowieść. Zobaczcie, jak są niebezpiecznie wygięte tranzystory. To nie powinno mieć miejsca. No i wiecie, beton składa się z piasku, cementu i wypełniaczy, szlachetniaczy. I było tak, że majster mi mówi: weź no tam, zobacz, czemu ten beton, ten piasek nie leci. Mieliśmy taki syp w postaci odwróconej piramidy. Na dole tego sypu, na ściance był wibrator. Wibrator nie potrafił zrzucić tego piachu do środka. No to ja podszedłem sobie do tego silosa, czy tam zbiornika na ten piasek. Na krawędzi stanąłem i dźgnęłem łopatą. I zjechałem razem z tym piaskiem. 2 sekundy i byłem zasypany po same usta. Mało tego, że tu siedziałem w tym zasobniku, kolega detem napychał piasek. Majster się zdenerwował, bo piasek nie leci, przyszedł zobaczyć, o co chodzi, i pół metra przed moją twarzą zatrzymał deta. Jakby det nasypał na mnie piasek, to bym się udusił. Dlaczego wam o tym opowiadam? Oczywiście zdarzenie zostało przez majstra ukryte, nikt tam się nie dowiedział z BHP, że taki wypadek miał miejsce na terenie zakładu. On mi rzucił łopatę, wkurzony, że tam piasek nie leci, że młody nawalił, bo przedłużył po prostu produkcję tego betonu. Tam już klient czekał, kierownik się denerwował. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ nie znałem przepisów. Nie wiedziałem, że jeżeli stanę na krawędzi, to mnie może ściągnąć. Mimo że ja nie stałem na zbiorniku, tylko przed zbiornikiem, że może ściągnąć mnie do środka. Niedawno robiłem uprawnienia na specjalistyczne wózki jezdne i wózek, który staje nad wykopem, nie może stanąć bliżej jak 60 cm, znaczy opuścić łapy bliżej jak 60 cm od tego wykopu, plus tam jeszcze jest, zależne to od głębokości tego wykopu i tak dalej. Gdybym wiedział o takiej prostej rzeczy, czyli udzielono by mi tej informacji na szkoleniu, nie zanurzyłbym się w piasku, nie zakopałbym się i bym nie był krok od śmierci. Bo tak prawdę mówiąc, to mógłbym wtedy skończyć swój żywot, gdyby majster zdenerwowany nie przyszedł, żeby mnie udzielić reprymendy, dlaczego piasek nie leci. Także ciągle mówię o zasadach bezpieczeństwa, należy to przestrzegać, zwłaszcza młodzi i niedoświadczeni operatorzy lutownicy powinni te zasady poznać i je stosować. Można je znaleźć w podręcznikach, dlatego warto to czytać. Porażenie prądem jest niebezpieczne. Ratowałem już człowieka, który został porażony prądem i nie jest to przyjemne. Wróćmy do naszego Sony. Tak, zdążyłem wam pokazać ten zasilacz. Tranzystory mocy, bardzo ładne, ale chyba będzie trzeba je przepastować od nowa. Ta mika też mi się tutaj nie podoba. Tutaj mamy ładny tunerek z dużym kołem. To trzeszczy tutaj nam, bo ruszam kołem. Jak? Ale trzeba przesmarować to. Jednak trzeba tutaj zajrzeć do tego. Mamy kawałek rdzy. Trochę będzie rozlutowania przewodów. Chyba że uda się to zrobić w jakiś tajemniczy sposób. Tu mamy cały wzmacniacz i przełączniki. Należy zdjąć front panel
front panel jest mocowany na tył i szukam na tej śrubie, na tych dwóch tutaj śrubach. I żeby nie porysować tego pięknego frontu, oczywiście używamy tego. Dobrze, ja wezmę trochę, to rozbiorę. Nie mam żadnej opowieści w zanadrzu, żeby się z Wami podzielić przy okazji tej rozbiórki. Więc za chwilę pokażę Wam już ten amplituner bez front panelu. Będziemy musieli zobaczyć, jak wyglądają przełączniki i podjąć się dalszej pracy. No proszę, takie śruby trzymają front panel. Żeby przypadkiem nikt na siłę nie ściągał takich elementów, trzeba najpierw obejrzeć, czy nie ma jakiejś blokady. Warto byłoby też zapoznać się z widokiem wewnątrz. Pod płytą oryginalny zmar jeszcze tutaj jest. Przełącznik nie wygląda napsikany. Potencjometr Alpsa. Potencjometry, jak widzicie, nie wyglądają na psikane. Musiałem skorygować ostrość. Nie są tłuste. Więc to jest pomyślna wiadomość. Tutaj mamy gniazdo sławkowe prawdopodobnie. Tak. I włącznik sieciowy. Kondensatorki nie wyglądają na jakieś takie powylewane. Może będą dobre, kto to wie. Tak, wzmacniacz jest zasilany niesymetrycznym napięciem. Tu mamy masę, tu mamy plus i na wyjściu mamy kondensator. Zabezpieczenie głośników to bezpieczniki. Front panel jest montowany tutaj jeszcze na takich pięknych uchwytach. W sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i dobrze, zdejmiemy front panel, owiniemy go, może jeszcze wykąpiemy w czymś. Generalnie musiałbym podkręcać te płyty, żeby chassis lekko zakonserwować, ale zrobię to chyba etapami, żeby nie usuwać na przykład tego sznurka tutaj, żeby nie odlutowywać niczego. Wzmacniacz, dlatego że był w obudowie drewnianej, nie jest w środku zakurzony. Czy ja Wam mówiłem, że to jest zasilacz? Chyba się przejęzyczyłem. To jest wzmacniacz mocy. Zobaczcie, ciekawy sposób ekranowania wyprowadzeń. Tutaj też mamy taki pierścień. Nie wiem, dlaczego ja powiedziałem, że to jest zasilacz. Może te duże kondensatory mnie zmyliły. Chcąc wyciągnąć płytkę przez wzmacniacza, muszę pozdejmować wszystkie te elementy. Można użyć takiej taśmy, żeby ten środek wykleić. Należy jednak pamiętać, żeby nie zrobić zwarcia. Będę musiał opracować w taki sposób, bo nie chcę wszystkiego wyciągać, tak jak Wam powiedziałem. Odkurzyć to sobie ładnie, tego nie trzeba myć, naprawdę. To jest naprawdę czyste, tylko potem z kalafonii pousuwać, pooczyszczać. Mamy takie śmieszne przełączniki. No i potencjometry. Trzeba zdjąć tę blaszkę z przodu, ale pierwsze chyba co zrobię, to się wezmę za łącznik sieciowy. Od tego sobie zacznę i po kolei będę robił tutaj to. Ten łącznik sieciowy. Tutaj mam jakieś ślady jakiegoś płynu. Może ktoś próbował jednak coś tutaj zrobić, żeby to przesmarować, żeby to, nie wiem, sprawdzić, czy działa, czy zakonserwować te styki. Trudno mi powiedzieć. Ewidentnie do czyszczenia. Tutaj nie mamy tych końcówek blaszki pokrywanych srebrem. Także ewentualnie tę blaszkę można odwrócić. Ale najpierw trzeba wszystko tutaj umyć. Mamy tutaj lekkie wypracowanie styku.
ale styk można odwrócić i będzie pracował dobrze. To jest jedna rzecz, ten jest drugi, ten drugi troszeczkę lepszy. Teraz tak, czym posmarować te styki? Można skorzystać z jakiegoś z jakiejś wskazówki. A w ogóle czym są smary? Smar litowy, który powstaje z połączenia oleju z mydłem litowym, wzmocniony jest dodatkami uszlachetniającymi i antykorozyjnymi, jest smarem plastycznym o niezwykle szerokim zakresie zastosowania, stąd nazywa się go uniwersalnym. Podstawowe wykorzystanie smaru to smarowanie elementów kosiarek, rowerów, łożysk, motocykli, kładów i skuterów. Służy do smarowania elementów metalowych i charakteryzuje się bardzo dużą przyczepnością, żywotnością i tak dalej. Poza tym książka, którą mam w tej chwili w mieszkaniu, nie mam jej tutaj, książka Materiałoznawstwo dla elektryków i elektroników, też opisuje smary, ale nie mówi dokładnie, jaki smar do jakiego zastosowania jest. W związku z czym ja stosuję smary, które najczęściej tutaj wykorzystuję na warsztacie, na przykład do konserwowania takich styków. Używam wazeliny technicznej. Wazelina techniczna jest dość dobra. Dlaczego wazeliny? Wazeliny używa się w przemyśle do konserwowania wszelkich styków, więc nie mam obiekcji, żeby tutaj przy tych połączeniach używać wazeliny technicznej, zwłaszcza że to jest włącznik sieciowy, mamy dosyć wysokie napięcie i blaszki, kiedy dotykają się, to nawet jeżeli jest jakaś porowatość metalu, no to porowatość, wypustki się dotkną, a w dolinkach smar sobie wejdzie. Kiedy się to rozłączy, to smar się z powrotem rozleje. Musi mieć ten smar jakąś plastyczność. Preparat służy do zabezpieczenia styków elektrycznych oraz smarowania łożysk. Temperatura pracy do 30 stopni Celsjusza. I styki mają 0 ohmów, co jest bardzo dobre. Jedna żaróweczka niestety nie świeci i trzeba ją wymienić. A tutaj jest po tej modyfikacji, także będzie lepiej odbierać ciepło tej żarówki, nie będzie mi tak to żółkło. To potem może się popękać i zestarzeć bardzo szybko i rozpaść. Tutaj jest taka trochę utrudniona ta praca. Ja nie chcę za bardzo rozbierać całości, a to ze względu na skalę tego, tą linkę tam od prowadzenia wskazówki. Myślę, że poradzimy sobie, poradzę sobie ze mną, oglądając ten film, dopingując mnie z tym w taki sposób. Myślę, że rozbiórka całości nie ma sensu, bo jak powiedziałem, nie jest to urządzenie zakurzone i też nie śmierdzi fajkami, więc mycie konkretne, takie dokładne, nie jest mu potrzebne. Wystarczy usunąć kurz, do tego mamy odkurzacz specjalny, mały odkurzacz do elektroniki. Czasami też wystarczy przedmuchać całą płytkę przy użyciu sprężonego powietrza i pędzla. Nie zawsze trzeba to kąpać w roztworze mydła i wody. A jak widzicie, kupiłem sobie swego czasu urządzenie takie. Nie jest ono najlepsze, ale spełnia swoje zadanie. Pewnie do czasu pierwszej rozbiórki, bo jeszcze nie doszedłem. Jak tu opróżnić pojemnik? Wiecie, co mnie martwi? Że tutaj muszę usuwać ten klej, a nie mam jak dojść do tej budowy. Zwróćcie uwagę tu, w tym miejscu, gdzie ten wskaźnik wpycham. Widzicie to zielone? To jest korozja. Mam nadzieję, że nie ma tutaj zbyt dużo pokorodowanych elementów, ale widać, że klej jednak przyczynił się do korozji. W związku z czym obawiam się o te kondensatory i ich kondycję. Może mi się to uda jakoś ładnie usunąć bez zbytniego nagrzewania okolicy. Zobaczymy. Tak czy siak wyjąłem to.
Tak jak mówiłem, nie wyglądają na psikane, co mnie bardzo cieszy. Muszę porobić sobie kilka zdjęć i rozmontować to. Zacznę chyba od tego łącznika, a potem po kolei będę robił w tę stronę. Nie robię rozmontowując wszystko od razu, ponieważ mam czas, a nie chcę się pomylić. Gdybym nie miał czasu, może robiłbym to hurtem. Każdy ma inną technikę pracy. W każdym razie ja robię każdy element osobno. Po co mam rozkładać wszystko i się pomylić? Mam tutaj ten pierwszy włącznik. Zobaczcie, jak on sobie pracuje ładnie. Jest to przełącznik otwarty. I tutaj trzeba poluzować ten zaczep. Podczas luzowania należy zwrócić uwagę na to, żeby nie pogubić blaszek ze środka. Jednak się pomyliłem. Ktoś tu psikał do środka. Jakimś płynem. Bardzo ciekawa konstrukcja włącznika. Blaszki są z boku i przesuwają się po tych zagięciach. Pierwsze, co trzeba zrobić, to wymyć wszystko spirytusem, czy tam rozpuszczalnikiem i dopiero potem zająć się czyszczeniem styków argentum, czy czymś, jeżeli to jest srebrzone, bo na razie ja nie widzę, czy to jest srebrzone, czy jakiegoś innego metalu wykonane. Może sama mieć. Po umyciu tej grubej warstwy brudu, co było na tych stykach i tam, okazało się, że są srebrzone. Przy wyborze smaru do takiego elementu można też łożyskowy zastosować. Należy przeczytać po prostu dokładnie, do czego jest przeznaczony smar i wybrać najlepszy. Muszę stwierdzić, że nawet fajne przełączniki. Jeden styk i drugi styk pewnie to samo. Przełączyłem się na drugi. Tutaj na tej końcówce, co wam właśnie ją pokazuję, mamy spolimeryzowany tłuszcz. I to nawet nie chcę z tym narzędziem puścić. Trzeba porządnie skrobać, żeby to mi puściło. Robi się to trochę niewygodnie, więc dlatego taki dziwny kadr macie. Mogłem w sumie na statywie ustawić aparat, ale jak widzicie, no to jest właśnie spolimeryzowany tłuszcz. Smar. Tam mydła są przecież w środku, nie? To wszystko zaczęło reagować ze sobą. I niestety nie spełnia już swojej funkcji. Ten przełącznik okazał się zintegrowany, ale jak już mam tam jeden na wzór, nie, no to mogę sobie tutaj te składać już bez problemu. Znaczy, zawsze uczyłem się na pierwszym. To jest taka zasada, że pierwszy zawsze rozbieramy ostrożnie, próbując zapamiętać co i jak, robiąc sobie zdjęcia, a reszta to już idzie z płatka. Na tym przełączniku, tak jak mówiłem wcześniej, smar jest dobry. Ładnie się ciągnie. Nie potrzeba go tutaj smarować. Naprawdę jest dobry. Jest super. Zobaczcie zresztą. Także jest ok. To jest dobry smar. Przełączniki. Trzeba to rozebrać, odkręcając z jednej strony, zdejmując tulejki. Trzeba też pamiętać o jednym skrajnym położeniu, żeby je potem zsynchronizować. Pamiętacie, jak w jednym momencie się tak dziwnie zaczął zachowywać wzmacniacz, jak przełączyłem. Jeden kanał zaczął grać bardzo głośno. Może gdzieś tam pętla sprzężenia zwrotnego się nam otworzyła. I małe wzmocnienie urosło. A może po prostu był winien ten przełącznik. Nie wiem, jak tam drugie styki, to jest przełącznik wejść. Nie wiem, jak tam pozostałe styki, no ale jeszcze nawet nie zaglądałem do schematu, jak to tam jest zrobione, no ale na pewno trzeba to wyczyścić. Generalnie przełącznik musiał być kiedyś czyszczony papierem ściernym. Blaszki są strasznie pocharatane. Tutaj mamy przekładnię oczywiście, w związku z czym warto lekko posmarować. Srebro na tych stykach jest naprawdę wysokiej jakości. Fajna sprawa, bardzo ładnie wyczyszczone. Można to złożyć do kołyski. Trochę tutaj jest jakaś przybrudzona, ale
ale nie przeszkadza to w prawidłowym funkcjonowaniu. Tam już mam jeden wyczyszczony, to jest drugi i idę do domu, bo co? Bo jest późno. Trochę przesmarowane, styki zabezpieczone. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że lubię srebro z powodu jego księżycowego blasku. Nie lubię złota, jest takie żółtawe, słoneczne. Może dlatego, że ja lubię noc i lepiej się czuję nocą niż za dnia. Może dlatego lubię księżycowy blask srebra. I co chciałem mówić, trzeba to złożyć. Szukam teraz jednej rzeczy. A, tu jest smar. Jeszcze ten smar do przekładni i możemy składać. Żeby mnie tam nikt nie sponiewierał w komentarzu, naprawdę bardzo cieniutki film nałożyłem tego smaru, więc praktycznie jakby go nie było. Chodzi o delikatny poślizg, w razie gdyby się ten tryb jeden od drugi zablokował, żeby po prostu sobie wskoczył do środka. A jak to zmontować? No oczywiście przecież mamy ustaloną pozycję. Ja mówiłem, że musimy w jednej skrajnej go ustawić. No i teraz w skrajnej pozycji muszę włożyć do środka ślizg i styki. Pomimo dzisiejszej wizyty u stomatologa udało się rozebrać urządzenie, wyczyścić przełączniki. Teraz do zrobienia są potencjometry, ale nie będę tego robił dzisiaj, zrobię sobie to jutro. Muszę sprawdzić kondensatory i jeszcze wyczyścić pewne styki, mianowicie w gniazdku słuchawkowym i gnieździe mikrofonowym. A jeszcze zrobiłem przecież włącznik sieciowy. Także nie można przez cały czas siedzieć w piwnicy, nie? Zobaczcie, jakie zabrudzone styki. Dobra, trzeba to sfrezować i wyciągnąć dolną część, dolną płytkę. Ale brudny. Czyli jednak moja teoria o tym, że nie było psikane, nie potwierdziła się. Było psikane, tylko że już zdążyło wyschnąć. Mam pewne wypracowane metody, które rzadko zmieniam. Bo ja to jest tak jak z formą wtryskową. Lepiej jest zaprojektować urządzenie do formy wtryskowej niż plastikowego frontu, aniżeli potem tą formę przerabiać, prawda? Także jeżeli ja mam jakieś wypracowane techniki, przyzwyczajony jestem do nich, no, trochę się naklejka zepsuła, bo była niestety tłusta. To z reguły nie będę ich zmieniał już, ponieważ ta metoda naprawy wydaje mi się dobra. No, nawet z właściwym sobie oporem chodzi ten potencjometr. Ta metoda naprawy wydaje mi się dobra, chociaż kilka ciekawych pomysłów podsuwacie mi. Czasem może z ciekawości je sprawdzam. Niemniej lubię pracować swoim tempem i swoim stylem. Mimo to zapraszam do komentowania oczywiście. Pisania, co o mojej pracy sądzicie, tylko proszę piszcie to w sposób uprzejmy. Jeszcze się trzyma. Sposób uprzejmy, miły i konkretnie napiszcie, o co chodzi. A jak odnosicie się do jakiegoś fragmentu filmu, to proszę piszcie mi minutę, bo czasami filmy od nagrania do emisji mają nawet i pół roku. I podobnie każdy z was, kiedy już naogląda się majstrów przy pracy, wypracuje sobie jakąś tam własną metodę. To jest wazelina na te styki tutaj, blaszki w sumie. Kładę ją, żeby mi ona nie zasiarczyła się sobie z upływem czasu, bo to brzydko wygląda, nie? A ten smar tutaj niczemu nie przeszkadza. Więc każdy z was wypracuje jakąś własną metodę i po czasie będzie mógł się tą metodą dzielić z innymi, jeżeli będzie mieć taką wolę. Ok, przeczyśćmy sobie jeszcze ścieżkę oporową. Według najnowszych filmów Rubensa, w tym w chwili emisji tego filmu, to już mogą nie być najnowsze. Posmarowanie ścieżki oporowej na podstawie danych jakiegoś tam producenta smarów nie szkodzi. Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze.
Widzicie, moja własna metoda mówi, żeby nie smarować ścieżki oporowej. Niedawno pan Jacek się wypowiadał, że można smarować ścieżkę oporową. Także mamy własne metody. Niekoniecznie musimy zgadzać się z youtuberami. Ale nie szkodzi napisać grzecznie w komentarzu. No ja to robię inaczej. Na przykład poleruję, jak mi ktoś przy wzmacniaczu Sony napisał, że styki poleruje. Świetna metoda. Ja też styki poleruję na zakończenie całości. Te styki tutaj biorę, przepoleruję troszeczkę. Jak są jeszcze chropowate, tak jak tu widzieliście w tym egzemplarzu, to co robię? Używam pasty polerskiej po to, żeby tą chropowatość zlikwidować. Ścieranie pasty polerskiej, pasta polerska ściera naprawdę w niewielkim stopniu tą srebro, które jest na tych stykach, więc nie ma co się martwić, że nam za dużo tego srebra ubędzie. Zresztą w procesie chemicznym też tego srebra trochę ubywa, kiedy używamy argentum, tak? Kiedy używamy folii aluminiowej i solanki, tego srebra nie ubywa, ponieważ zostaje ono przekazane z powrotem do styków. Tam jest odzyskiwany tylko siarczek. Siarka się, z siarki robi się siarkowodór, podobnie jak tutaj z argentum, tylko że tu troszeczkę jednak srebra tego ubywa. Tutaj macie potencjometr balansu naprawdę w fatalnym stanie i musiałem go poprawiać, bo niestety za pierwszym razem jego złożyłem w jednym skrajnym położeniu, nie chciał kontaktować. Czy potencjometr był pryskany? Oto jest pytanie. Tak przyglądając się osi, widzę ślady jakiejś cieczy czy smaru na tym. No nie jestem w stanie wam teraz tego pokazać, bo za chwilę mi aparat zgubi ostrość, ale tutaj nie jest to czyste. A jak tam ze smarem oporowym? No, jak widzicie, jest to smar grafitowy. Wygląda na smar grafitowy. Nie wiem, czy to jest smar grafitowy. Wygląda na mocno rozpuszczony i wypłukany. Czy stan potencjometru jest zły? No, jak widzicie, to ma prawo czeszczeć. Dobrze, tutaj wziąłem to, na razie przepłukałem spirytusem, za chwileczkę wyczyszczę zupełnie, bo jak widzicie, trochę opiłków jest na tym ścieżce oporowej, a to za chwilę wyczyszczę wszystko dosadnie i dokładnie. Tam mam elementy, zastanowię się nad smarem i montaż. Jest 15.06, przyszedłem tu o 12.40. Został mi ten jeden przełącznik i idę robić obiad. No, 4 potencjometry zabrały prawie 3 godziny. Przyznaję, że miałem w planach dzisiaj zupełnie inną robotę, zająć się lampową. Dobrze, przesmarowane. Nadmiar muszę zdjąć. Ma być mały, cienki film. Dlaczego się nie zająłem lampową? Bo mam już wszystkie części do zasilacza. Bo mi się to radio wydawało ciekawsze do pracy, aniżeli tamta lampówka 5-watowa. Zresztą z lampówką tą 5-watową to jest taki problem, że generalnie nie ma tu nic nowego do odkrycia. Po prostu pokażę wam montaż, jak to urządzenie się montuje. Jak każdy z was może sobie tam coś zmontować. Ale też zaprezentuję wam niejako przy okazji tamtej lampówki projekty Mallarda z lat 60., które są do złudzenia podobne do dzisiejszych konstrukcji do it yourself, jeżeli chodzi o, zobaczcie jakie to nieposłuszne, jeżeli chodzi o wzmacniacze single-ended. Zresztą wzmacniacze SE są dla masochistów moim zdaniem, to są bardzo słabe wzmacniacze z kiepskim basem. I dużo lepsze są paszpule, no i paszpulem się kiedyś tam zajmiemy. Może będzie to paszpul na 300B, bo takie miałem kiedyś marzenie, żeby sobie zrobić na 300B, albo na L34. Na pewno zrobię paszpula na
PCL86, bo obiecałem. I to, co sobie policzyłem, okazuje się, że jest bardzo podobne do czego? Do 10-watowego wzmacniacza Mallarda na ECL86, za wyjątkiem pierwszego stopnia, gdzie mamy pentodę EF86, a ja zastosuję pentodę ECF82. I to jest ta różnica. A to oczywiście inny trochę będzie backsound, albo inne wartości będę mieć. Odkryłem to zupełnie przypadkowo, jak już zaprojektowałem wzmacniacz. O, to on sobie tam przez te dźwignie z tyłu współpracuje. Mam nadzieję, że to widzicie. Alps miał ciekawe rozwiązania tych przełączników. Mam tam takiego papieżaka. To jest rezystor plus kondensator. I jest to ten tutaj. Dokładnie. CP902. Trochę szukałem, ale pomocne się okazało, że to jest na L901. Sprawdziłem sobie. L901 jest tutaj. Patrzę po przełączniku i jest poza płytką. CP902. Patrzymy, do czego to jest. Zasilanie oscylatora AM. Czyli generalnie powinien być, bo to jest jakiś tam zakłóceniowy, antyzakłóceniowy kondensator. Ale wiemy, jak zachowują się papieżaki. Może być uszkodzony, w związku z czym na takie kondensatory trzeba zwracać uwagę. Najlepiej byłoby go wymienić, połączyć w tym szeregu 33 nano, dobrze widzę, 33 nano i 120 ohmów, dać nowoczesny kondensator. Ten jack ma tutaj blokadę, żeby wyciągnąć to. Tak myślę przynajmniej. Blokada wgięta do środka i zobaczmy, czy uda się coś wyciągnąć. Dało się. Proszę, jakie brudne. Także można by tu spróbować wyciągnąć jeszcze jeden. Ale nie wiem, czy się uda. Zobaczmy. Ciągle jakieś styki są do roboty w tych urządzeniach starszego typu. Minimalistyczne współczesne wzmacniacze nie mają aż tyle styków. Tu coś jest wygięte. Jeszcze troszkę popucować. Przed włożeniem do środka tę blaszkę należy tutaj z powrotem odgiąć w miejsce blokady. To tutaj, co widzicie. Można to zrobić też szczypcami, nie? O, już moje te poznańskie naleciałości, nie? I teraz jak włożę do środka, to mi się zablokuje. Tutaj mamy kolejnego kolegę, tym razem sławkowego jacka. I zobaczcie, jak jest brudny, jak jest czarny. No to trzeba teraz odlutować wszystkie blaszki, czyli muszę zrobić zdjęcie i wyczyścić. To jest najczęstsza przyczyna braku sygnału na słuchawkach. Dla porównania, blaszki czyste i blaszki brudne. Gniazdo słuchawkowe z wyłącznikami wyczyszczone, sprawdzone. I na tych blaszkach styka tak jak powinno, czyli działa. Aż musiałem zdjąć, żeby zobaczyć, czy mnie oczy mylą. Tak, to jest 2000 mikron na 63 V i zaraz go sprawdzę. Wylutowałem ten kondensator. Czekam na pomiar. Bardzo dobry. Mamy dokładnie 22% więcej. Jak wiecie, kondensatory z tamtego okresu mogły mieć nawet do 50% więcej. Pierwszy z kondensatorów 100 mikro na 6,3 V i jest w dobrej kondycji. Zakładamy oczywiście 25% dokładności. To jest urządzenie tanie. 1 mikro na 50 V troszeczkę przesadził. Zaraz go zamienię na inny. Tego to ja nawet mierzyć nie będę. O dziwo, ten kondensator nie miał zaklejonych nóżek. Może będzie dobry. To jest 470 mikro na 35 V. Zaraz zobaczę,
ile to wynosi procent, ale na pewno więcej jak 20. Byłbym się pomylił. 20%. Trzeba się zastanowić. To jest zasilacz. TSR jest dobry. Pojemność troszeczkę zawyżona. Możemy go zostawić. Tak jak mówiłem, jest to kondensator z zasilacza. 803 470 na 35 V. Obok jest 220 mikro i 220 mikro. I tam widzicie, że są 220 mikro i drugi 220 mikro na 25 V. Ja wiem, że tutaj jest 260, ale to jest górna granica pojemności, więc zostawimy. Żeby Wam nie przyszło do głowy, żeby podgrzewać kondensatory po to, żeby usunąć klej. Zagotujecie elektrolit, kondensator będzie do wyrzucenia. Sprawdzam nawet rezystory z tego miejsca, z tego zasilacza, bo tutaj tego kleju naprawdę było bardzo dużo. Trochę porysowane, ale to wynika z czyszczenia tego. Jest ten rezystor z skorodowaną końcówką. To jest R806. Zobaczmy, R806 680 ohmów. 680, no. Dobrze. Zanim nie zostanie, oczyszczę mu te końcówki z rdzy i pocynuję, czyli to rozwiąże problem. Wszystkie kondensatory, które tam widzicie, to są 1 mikro na 50 i ten jest w najlepszej kondycji. Pozostałe miały 8, 10 ohmów ESR i od 1,5 do 1,8 pojemności. Tak patrzę sobie tutaj na C501, to jest tutaj ten kondensator. Myślę, że można go wymienić na foliowy. Tutaj też 551 to będzie ta parka. Mamy C520 tutaj i szukam go na schemacie. C520 będzie raczej od odfiltrowania czegoś tam, jakiegoś kolektora. C505 i C555 to są jeszcze jeden mikro. I C505 szukam. I znalazłem. I pewnie tutaj będzie 555, tak. Te mogą być elektrolity. Są ładnie spolaryzowane napięciem z kolektora. Więc tutaj potem mamy jakiś rezystor na wieś. No dobrze, one są ładnie spolaryzowane. Te nie są tak dobrze spolaryzowane, więc lepiej byłyby bipolarne. Dlaczego? Odsyłam do lektury jakiejś publikacji o kondensatorach. Stara literatura dużo rzeczy na ten temat mówi. Back od Rams mi niedawno podesłał bardzo ciekawy artykuł. Pozdrawiam przy okazji i dziękuję za ten artykuł. Także tutaj może być bipolar. 47 na 16. I ESR jest dobry, ale pojemność zaraz sprawdzę. Mamy 25% na plus. Zaraz zobaczę, gdzie ten kondensator jest. Kondensator C506, o teraz jest ostro, jest w sprzężeniu lokalnym. Warto go wymienić na właściwą wartość. Ja wiem, przerost formy nad treścią, no ale takie niestety mam, więc takie tu zastosuję w tym sprzężeniu. 10 mikro na 25 V, tu się już łatwo liczy, że to jest no połowa, czyli 50 zwyżka. No to trzeba go wymienić, nie? ESR też jest dosyć wysoki. Co dzisiaj zrobiliśmy? Te gniazdka słuchawkowe, to są od mikrofonów słuchawkowe, wyczyściliśmy pole zasilacza, wymieniliśmy kondensatory, jak widzicie trochę ich wymieniłem. Okazało się, że jeden mikro były fatalne, co było też do przewidzenia. Trochę poprawiłem, o ten zasilacz tutaj mi się znowu pokrzywił. Poprawiłem ten rezystor. Może mi powiecie, przecież rezystor kosztuje 10 groszy taki. Dlaczego go reperowałem? Albo to jest mój wzmacniacz. Liczę każdą złotówkę przy kosztach renowacji. W związku z czym uważam, że warto było poświęcić parę minut, żeby to poprawić. Teraz to wszystko jest w porządku. To jest w porządku. Tam na dole rezystor też był w porządku. Te też nie były pokorodowane. Sprawdziłem te kondensatory, ok. Także no, tutaj to 100 mikro też jest ok. Także
Za wyjątkiem tych drobiazgów, tych drobnych małych kondensatorów, było wszystko ok. Problem był z potencjometrem. Padła bateria. Problem był z potencjometrem od balansu. Rzeczywiście w masakrycznym stanie był. A poza tym... No, tu się coś zacięło. To jest ok. Widzicie, tu muszę zrobić poprawkę, bo coś mi tu nie pasuje. Włot i tajna. Tutaj mamy taki haczyk. Ja go odwróciłem, dałem go z tej strony lewej. A on nam zabezpiecza przed wyciągnięciem maksymalnym tej dźwigni. Włot i tajna. Dobra, koniec na dzisiaj. Wiecie co, wyciągnięcie tego w inny sposób, jeżeli konstruktorzy sobie to wymyślili, jest niemożliwe. Jutro wezmę to, spakuję do pudełka, bo przyjedzie ten A2 Musical Fidelity w przyszłym tygodniu, w sobotę, więc muszę mieć warsztat wolny. Później to umyję tutaj. To jest to, co dzisiaj wymieniłem. A i zobaczcie, tutaj jest... Nie widać. No teraz widać. Tutaj jest mostek i rezystor ze skorodowaną nóżką. No proszę, rezystor ze skorodowaną nóżką. To generalnie większość z tych kondensatorów miała ponad plus 30 do 50% pojemności. Czegoś takiego nie chcemy tutaj. No i generalnie zostało to, podejrzewam, że te dwa małe od razu wylecą. Pójdą te tutaj. To jest 1 mikro? Nie, 0,47 mikro. 561. No to jest na wejściu. Także można go wymienić na 1 mikro. To. Nie będzie mu się krzywda działa. No i trzeba sprawdzić, to są kondensatory wyjściowe, to jest kondensator filtrujący prawdopodobnie 805, tak zgadza się. To jest tutaj ten kondensator, ale to zajmiemy się jutro. Ja tak gadam, a potem narzekam, że mam film ponad godzinę, nie? Także zobaczymy się za chwilę, ale to będzie już kolejny dzień. Stwierdziłem, że od czasu do czasu wrzucę Wam na końcu filmu jakieś absurdy Allegro. Tutaj mam Amplituner Normende Hi-Fi PA 1050. Cena była na początku dużo mniejsza. Ja dałem za ten Amplituner 37 zł. Chciałem ten panel przedni wykorzystać, bo mi się spodobał. Ale co Wam chciałem pokazać, to że nie jest to Amplituner na tranzystorach. Zobaczcie, w jakim stanie jest. No jak widać, jego stan pozostawia wiele do życzenia. I naprawdę dziwię się, że ludzie dają takie pieniądze za taki złom. Tutaj trzeba zrobić obudowę od nowa. Nie wiadomo, czy te scalaki, które są w tym amplitunerze, działają. To jest serwisówka do tego amplitunera. I jak widzicie, końcówki mocy tutaj STK459, you rotate you clockwise. I tu widać wyraźnie STK459 połówka i tutaj druga połówka. I to jest wzmacniacz. Ja naprawdę szczerze Wam mówię, że z trudem dałbym 140, 150, może 170 zł za wzmacniacz z STK-ami na wyjściu. Maksymalnie 50 zł. Zwłaszcza, że brakuje mu pokrywy. Ale cóż, dla mnie to jest absurd. I tak naprawdę to tutaj nie jest winny sprzedający, a ci, którzy oferują te pieniądze. 36,66 to była moja oferta. Jak widzicie, ktoś 153 zł dał.
Życzę udanego zakupu. Wiecie co, tutaj jest tak, a propos aukcji i w ogóle kupowania takich złomów do na części w sumie, bo to chciałem na części kupić, mam dwa takie do zrobienia i potrzebuję części z nich. Ktoś wstał o 4 rano, żeby mnie przylicytować. Proszę bardzo, tutaj jest godzina przelicytowania mnie. O ile? O złotówkę. No trudno, zdarza się takie coś, ale o 4 rano, żeby wstać i licytować na aukcji. Z drugiej strony dziwne jest, że właściciel sprzętu tak wcześnie rano wystawił to na aukcję. Tutaj mamy ten amplituner. To jest fajne urządzenie, tylko że ma wzmacniacz mocy na TDA2030. To jakby ktoś chciał to licytować, to niech miał to na względzie. Jest to dosyć popularny wzmacniacz, ale pozostałe parametry tego urządzenia są fajne. To jest zintegrowane z radioodbiornikiem, magnetofonem, ma wejście chyba z tyłu jeszcze na jakieś AUX-y czy coś takiego, czy gramofon nawet. O, tutaj mamy to. Jakby ktoś się czepiał, że zdjęcie prezentuję, to informuję, że mam dwa takie. Jeden w takim kolorze, więc mógłbym go wyciągnąć z pudełka i to samo by było. Także to jest fajne urządzenie. Ja nie powiem, że tutaj z tym RFT coś nie tak jest. To jest sprzęt na miarę naszej Unitry, Toski albo czegoś podobnego, z tym, że jeszcze magnetofon ma. No i końcówka na układzie scalonym. No a skoro jesteśmy już przy licytacjach, to wam pokażę, co przegrałem. Dałem 111, 123 zwyciężyło, dałem 166, 169 zwyciężyło. Bardzo fajny wzmacniacz. Jakby Unitra robiła takie wzmacniacze jak ta V20, to byłoby w czym przebierać. Tu wam mówiłem, Kenwood, dałem 137 zł, 290 zł. To jest podstawowy wzmacniacz w katalogu. Naprawdę to jest podstawowy wzmacniacz. Tu mamy WG PSS200R, to jest radioodbiornik. 292 zł. I to jest mniej więcej jakościowo jak to Sony, które nawet może trochę gorsze, jak to Sony, które teraz naprawiam. Analizując po schemacie po prostu tylko. Tutaj mało istotne, Dual 306 zł. Naprawdę Eltra 84 zł. Zepsuta, ona jest uszkodzona, popalone końcówki są. Finezja 376 zł. Dobra. Teleton, ja dawałem 26 zł. Ktoś napisał japoński wzmacniacz Teletona, to we Francji chyba było zrobione, z tego co mi się kojarzy. Tak czy siak, jak widzicie, trochę próbuję kupić. O, to jest pierwszy radioodbiornik, który słyszałem w życiu. Dlatego chciałbym kupić taki radioodbiornik. To jest Major. Jest to urządzenie, które grało mi, gdy byłem w kołysce. Dziadek kupił je zaraz po moich urodzinach. I to radio grało do roku 2009 chyba. Tak, chyba coś koło tego. Kiedy spadło po prostu z szafki i rozbiło się. Super, fajne urządzenie, militarne wzornictwo. Gniocę nie łamioca, to naprawdę jest porządny sprzęt. Tylko że gra jak gra. Pamiętam lato z radiem, z tego radioodbiornika. Pamiętam jedynkę, jak była na falach długich. Dziadek ustawił zawsze na falach długich radyjko na program pierwszy Polskiego Radia i nie wolno było zmienić fali. Jak on wracał z kuźni 15 po trzeciej, radio musiało być na jedynkę ustawione. Jak ja czasami przestawiałem na trójkę, na UKF, oj, był zły, był zły. A to tak retrospekcja z dzieciństwa. W każdym razie widzieliście, próbowałem coś tam wylicytować do renowacji, uprzedziły mnie inne osoby, tylko moim zdaniem przepłaciły. Ja też przepłaciłem to swoje urządzenie, no ale cóż. Cóż, no taka jest kolej rzeczy. Mogłem dać za nie trochę mniej pieniędzy, dałem więcej niż ten Kenwood tutaj, ale w moim urządzeniu jest radio.